Dobrze, widzę, że jesteśmy już na żywo. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze poczekamy pewnie chwilkę osób wyłączające do nas, ale już możemy powoli usadzić się przyjemnie, wygodnie i a ja mogę zaprosić Państwa na to spotkanie. Przyznam, że pierwsze w mojej karierze, które robi zrobione całkowicie online. Nie wiem jak u Ciebie, ale jesteśmy już na żywo. Dzień dobry. Zapraszamy Państwa jeszcze chwilę, mamy małe problemy techniczne, ale chyba zaraz z nimi poradzimy. Mamy taką nadzieję. O, Agata, czy mnie słyszysz w tym momencie? O, jest jakiś... Cześć, Agata, jeszcze taki... bo już jest połączenie Teraz jest lepiej. O, już? Teraz przestało mi szumieć w uszach. Jest. Cudownie. To, chyba udało się. Chyba nam się udało oficjalnie. To jeszcze raz. Agato, czy ty mnie dobrze słyszysz w tym momencie? Tak, słyszę. Dobrze. To witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Klasyczne kilka minut oczekiwania zeszło nam na problemach technicznych, więc witamy w nowej rzeczywistości. Tak, więc potraktujmy to jako te trzy studenckie minuty. Z tego co widzimy jeszcze dołącza do nas kilka osób, ale my możemy sobie na spokojnie chyba zacząć powoli rozgrzewać nasze spotkanie, które potrwa, mam nadzieję, z Państwa pytaniami do godziny. Więc zapraszamy bardzo serdecznie na spotkaniu autorskim z Agatą Twardoch, która w barwach tutaj lokalnych występuje. Spotkanie na temat tej książki, ja sobie specjalnie przygotowałem, uwaga, System do mieszkania, czyli perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Agata również ma z tyłu, więc zadbaliśmy o product placement. Wszystkim, którzy jeszcze nie czytali, bardzo, bardzo gorąco polecam, to jest... O! Można zobaczyć, to jest taka księga, która jest najlepszym kompendium tematyki mieszkaniowej w Polsce. Sam się łapię, że jak dochodzę do końca, to zapominam początek, bo jest tam tyle informacji, ale jest naprawdę totalnie, totalnie fantastyczna, więc wszystkim, którzy jeszcze nie czytali, bardzo polecam. Wszyscy, którzy czytali,
tym bardziej polecam, żeby zadawać Agacie pytania, bo będzie dużo ciekawych rzeczy. No dobrze, Agato, czy ja mogę zacząć? I chodzi o moją listę, bo moja lista jest całkiem obszerna, też się pochwalę, jestem w 100% przygotowany, ale to ciebie będę dzisiaj odpytywał. Jeśli chodzi o tak naprawdę sytuację, jaką mamy dzisiaj w Polsce, chciałbym, żebyśmy zaczęli całe to spotkanie od trochę zarysowania tego, jaka jest charakterystyka dzisiaj sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Na czym my stoimy jako Polska? Jak wygląda nasz obecny system mieszkaniowy, jak wygląda ten ład mieszkaniowy, w jakim na co dzień funkcjonujemy i też jakbyśmy mogli go w jakiś sposób porównać do tego, o czym piszesz w swojej książce, do różnych innych systemów, które widzimy dookoła nas w Europie. Tak naprawdę jak ty to dzisiaj oceniasz? Jaka jest kondycja mieszkalnictwa w Polsce? To jest podwójnie złożone pytanie, ale spróbuję zacząć od... Ja przepraszam, ja jestem w trakcie jakiejś infekcji i mam coś z gardłem niedobrego, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę mówić mimo tego. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Nie, to znaczy nie chciałam tak powiedzieć pesymistycznie. Ja rzeczywiście nie oceniam tej sytuacji mieszkaniowej jako rewelacyjną. No bo jaką mamy sytuację? No to jest generalnie rynek mieszkań własnościowych z bardzo kurczącą się i niewielką domieszką innych form zamieszkiwania. I tutaj do jednego worka można wrzucić wszystkie najmy społeczne, mieszkania komunalne, mieszkania społeczne, mieszkania TBS-owe, kooperatywy i wszystko to jest tych innych form bardzo niewiele. No drugą opcją jest najem, ale również prywatny, ten najem prywatny, który jest takim złem koniecznym. Takim złem koniecznym i jest właściwie tak traktowany przez wszystkich, szczególnie przez tych, którzy są zmuszeni do takiego najmowania w takim systemie. Prawo, które obowiązuje właściwie, ani ich nie chroni, ani jakoś specjalnie nie chroni tych, którzy wynajmują mieszkania, aczkolwiek znacznie bardziej. No więc z tego punktu widzenia jest to taki bardzo płaski system, oparty na tych mieszkaniach własnościowych. Są możliwe inne systemy, to wiemy. Jest taka, jak się patrzy na statystyki Eurostatu, no to jest trochę taki podział, że Europa Północna i Zachodnia ma mieszkań więcej wynajmowanych, ale jest to najem właśnie jakiś kontrolowany, społeczny. To wcale nie znaczy, że on musi być z dopłatami, bo tutaj nikt nie mówi o tym, że ktoś ma komuś za te mieszkania płacić, bo to nie w tych wszystkich pomysłach nie o to chodzi, tylko raczej z gwarancją bezpieczeństwa w tym, że ten najem ma dokładnie taki sam status jak własność mieszkaniowa. W związku z tym wybiera się go, jeżeli uznajemy, że tak jest wygodniej, jeżeli mamy taką potrzebę, a nie tylko w takiej ostatecznej ostateczności. W związku z tym no tak się ten podział przez Europę dzieli. Jeśli chodzi tak o ten podział przez Europę, to jest jakaś linia, która nam wskazuje, że mamy kraje, które mają tą własność plus najem na równi, czy są może jeszcze jakieś kraje, które mają dominujący najem? Jak to by wyglądało w takim szybkiej ocenie? Tak, żeby były takie... Nie chciałabym tak super uogólniać. No to jest, po pierwsze, to jest też bardzo kwestia związana z miastami. No więc są takie miasta, które są zdominowane przez najem. No i to jest tradycyjnie Berlin nadal, Wiedeń, Zurych paradoksalnie, gdzie większość mieszkań jest mieszkaniami w ogóle spółdzielczymi. I to są te takie najbardziej znane z najmu mieszkania, ale oprócz tego no to są większość stolic dużych, Paryż, Londyn i tak dalej. No a potem mieszkania na południu Europy, znaczy kraje na południu Europy, czyli gdzieś Grecja, Włochy, no to znowu są mieszkania, które preferują jednak ten model własnościowy w kraju bloku Europy Wschodniej i tak dalej. Więc ten podział gdzieś tam no tak jest, ale no, nie chciałabym stawiać dokładnie linii, że jest bardziej na północ, bardziej... No, oczywiście Skandynawia to też jest model bazujący na najmie, ponieważ mnie się generalnie wydaje, że ten podział pomiędzy mieszkaniem własnościowym a najmem, no to jest taki najprostszy podział, rozdział, charakterystyka tej sytuacji, jaką można powiedzieć. No bo potem są oczywiście jeszcze inne wskaźniki, jak
ile metrów kwadratowych przypada na osobę, jak łatwo jest kupić mieszkanie i tak dalej, no ale to są wszystko, wydaje mi się, no mniej istotne, no bo to potem już zależy właśnie od jakiegoś standardu, czy od jakiegoś, od warunków, w jakich mieszkamy, czy jest nam, czy mieszkanie 100-metrowe będziemy uznawali za gigantyczne, czy za mikroskopijne. To jakby już niekoniecznie jest merytoryczną decyzją. Jasne, rozumiem. Powiedziałaś przez chwilę, że właśnie są te kraje byłego bloku wschodniego, które preferują własność. Czyli rozumiem, że my jesteśmy jednym z tych krajów, który tutaj jest wliczany jako ten, który, gdzie własność jest dominująca, gdzie własność jest preferowana, gdzie dosyć jasno widzimy, że jest dalej mocno premiowana, wybierana. I tak naprawdę z czego to wynika w Twojej ocenie? Jakby czy my tak bardzo lubimy tą własność i jej tak bardzo potrzebujemy? Czy to wynika z pewnego systemu? Jakby skąd taka rola, takie znaczenie tej własności? Bo tak naprawdę wszyscy gdzieś od lat jesteśmy, może nie tyle karmieni, ale jakby jest cała narracja związana z tym, że mieszkanie się ostatecznie powinno posiadać, że to wtedy jesteśmy bezpieczni, wtedy jesteśmy spokojni. Jak się wynajmuje, no to masa artykułów gdzieś w sieci pokazujących, że ten najem jest jak bardziej substytutem niż docelową formą. Chyba bardzo mi się podobało ostatnio, pierwszy był taki duży cykl w Noizie, gdzie jest cały cykl na wynajmie, gdzie są pokazane różne perspektywy najmu i tego, że tak naprawdę najem nie jest jakimś dodatkiem, tylko często potrafi być tak naprawdę podstawą tego życia. Ale no, z czego to wynika u nas? I czy to dobrze, czy to niedobrze? Uważam, że właśnie po pierwsze uważam, że to niedobrze, że ten system oparty tylko i wyłącznie o własności jest mniej sprawiedliwy, mniej elastyczny, ma dużo mniej daje dużo mniej różnych opcji. Skąd to wychodzi u nas? No to ja też nie jestem nie robiłam tutaj takich głębokich badań socjologicznych, no ale są tu takie oczywiste oczywistości. On po pierwsze jest jakimś wynikiem tego systemu jednak cały czas minionego, w którym wszystko było wspólne, nawet mieszkania nie były nasze, tylko były wspólne. No i to marzenie o tym, żeby coś było nasze, dalej w nas tkwi, przecież to nie było tak dużo czasów. Ja jeszcze pamiętam, ja się jeszcze urodziłam przed 89, no to mieszkałam w bloku w mieszkaniu spółdzielczym, no, które moi rodzice dostali, nie? No, z przydziału jakoś tam. Potem byli wywłaszczeni i mogli je kupić i dzięki temu mogli jakoś awansować w tej drabinie, no ale ta własność już była dla nich taką podstawą, no i ja takim systemie wyrosłam. No a druga sprawa jest taka, że mimo że ja jestem wielkim zwolennikiem tego systemu wynajmu. Ja, jak Joanna Erbel, znam bardzo dużo ludzi, którzy o tym pisze, o tym mówi, ale większość z nich też mieszka w mieszkaniach własnościowych jednak, ponieważ system w tej chwili nie zapewnia nam żadnej opieki, gwarancji, żadnego bezpieczeństwa, no tego, co jest dla ludzi podstawą. Czyli wszyscy mówią, wolę mieć własne, bo jestem na swoim, oraz wszyscy mówią, wolę mieć własne, bo tak spłacam kredyt, a tak bym komuś płacił te same pieniądze, a za 20 lat bym nic nie miał. I w tej chwili to jest prawda. Natomiast są możliwe takie rozwiązania, w których ten kredyt będzie dużo mniej opłacalny niż najem, właśnie jakiś taki instytucjonalny, jeżeli będzie to instytucja typu non-profit. A bezpieczeństwo najmu, niezależnie od tego, czy od podmiotu prywatnego, czy publicznego, będzie tak wysokie, że nie będziemy się bali o to, że stracimy mieszkanie z dnia na dzień, że nam właściciel przyjdzie nagle i coś każe powymieniać, bo mamy umowę, zawsze są te umowy konstruowane wtedy na bardzo długi okres, z bardzo dużą ochroną i tak dalej. No więc z jednej strony lubimy własność, bo historia nas nauczyła, że brak własności jest uciążliwy, a z drugiej strony nie mamy narzędzi. To jeszcze jedno pytanie w tym kontekście. Tak naprawdę dziś przyglądając swoją książkę, zwróciła moją uwagę ustęp, który mówi o samej dostępności mieszkań. I jestem ciekaw Twojej oceny, jaka jest dzisiaj taka prawdziwa dostępność mieszkań dla Polaków? Bo gdzieś się pojawiały chyba jeszcze 2-3 miesiące temu artykuły, gdzie Lewica odgrzebała temat właśnie znowu mieszkań, mówiąc, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkania wbrew pozorom były bardziej dostępne niż dzisiaj. Potem druga strona zaczęła mówić, że no oczywiście no to nie jest prawda, bo dzisiaj mieszkania są bardziej dostępne. Zaczął się cały spór mówiący o tym, czy kiedyś było lepiej, czy dzisiaj jest lepiej, który system tak naprawdę to zapewniał. Więc tak naprawdę
czy dzisiaj ta dostępność mieszkań jest rzeczywiście lepsza i to, że mamy te kredyty mieszkaniowe, to, że możemy sobie kupić mieszkanie pomimo zadłużania się na kilkadziesiąt lat, to jest dużo lepsza, dużo bardziej komfortowa sytuacja. Ergo idziemy w dobrym kierunku i być może powinniśmy tworzyć systematycznie kolejne narzędzia. Czy my się w jakimś punkcie zatrzymaliśmy, czy się cofamy czasami? Jak to wygląda w Twojej perspektywie? Znaczy, no trudno jest bardzo porównywać te czasy, no bo teraz dostępne mieszkania są dla części społeczeństwa, a kiedyś były niedostępne dla nikogo, no więc różnica jest taka dosyć substancjalna. Ja jestem jeszcze świeżo, wprawdzie z pewnym poślizgiem, ale po lekturze całej Betonii Beaty Chomątkowskiej, w której ona no, pokazuje te problemy, o których wszyscy wiemy, ale czasami zapominamy, jak to było trudno, jeżeli to mieszkanie trzeba było naprawdę zdobyć, wychodzić, wystać, jakie te warunki mieszkaniowe były kiedyś. Więc no, myśmy kiedyś zaczynali z zupełnie innego poziomu. Wtedy po wojnie zostaliśmy z jakimiś takimi gigantycznymi zniszczeniami. Zniszczono milion mieszkań i naprawdę było ich niewiele, więc zanim one się ruszyły i zanim doszliśmy w ogóle do liczby izb dorównującej liczby gospodarstw domowych, to bardzo dużo lat zajęło. W związku z tym no, wydaje mi się, że nie można mówić, że kiedyś było łatwiej, ale to nie wynikało, to po prostu wynikało z tego, że startowano z bardzo niskiego pułapu. No a system też nie był zbytnio efektowny, a właściwie głównie nie był efektywny, ale efektowny też nie. A to, co jest teraz, no to jeżeli chodzi o liczbę mieszkań w ogóle w Polsce, to ona przewyższa liczbę gospodarstw domowych. Ja pisałam jeszcze o 100 tysiącach, ostatnio sprawdzałam, to już jest 200 tysięcy plus różnicy. I ta różnica się bardzo mocno zwiększa, ponieważ budujemy na potęgę przed zatrzymaniem i przed tym kryzysem, który teraz jakoś antycypujemy. Budowaliśmy mieszkań bardzo dużo, mieszkańców nam cały czas ubywa. W związku z tym no, my nie mamy deficytu ilościowego, my nie mamy takiego prostego deficytu, prosto liczonego. Co oczywiście nie znaczy, że każdy łatwo może to mieszkanie w jakiś sposób osiągnąć, że one są dostępne. No ci, którzy mogą wziąć kredyt, no to pewnie, no krzyżyk na drogę, niech biorą kredyt i to nie o to chodzi, żeby nagle kogoś przekonywać, że wzięcie kredytu, który jest w granicach naszych możliwości, to znaczy jeżeli on jest w granicach naszych możliwości, to jest jakieś zło i trzeba go objąć anatemą. To zawsze będzie całkiem nie najgorsze rozwiązanie dla jakiejś części społeczeństwa. No ale potem jest cała... No a nie reszta, bo mamy tych, którzy bez problemu sobie kupią to mieszkanie, bo stać ich. Tutaj rzeczywiście dane za ostatnie lata pokazują, że w centrach dużych miast nawet 40-50% mieszkań było kupowanych inwestycyjnie po to, żeby uchronić wartość kapitału, żeby to były mieszkania przeznaczone na wynajem, co też jest bardzo dobre, bo buduje się ten rynek najmu. Widać, że sam rynek najmu indywidualnego się szybko buduje, część oczywiście na krótki termin. No to byli ludzie, którzy byli w stanie sobie po prostu kupić mieszkanie. Potem mamy dużą grupę, która jest w stanie się zakredytować i to mieszkanie kupić również, ale już z kredytem. No i domyślam się, że tak samo, czy domyślam się, jakby z Twojej książki też wynika, że wszystkim jest też duża grupa, która nie do końca jest w stanie ani w jednym, ani w drugim, ani wcześniej w systemie się tutaj odnaleźć. Czyli tutaj mówimy znowu właśnie o samej dostępności mieszkań, czyli no, dostępnym budownictwie mieszkaniowym. Czyli jak powinniśmy w ogóle to rozumieć? Gdzie jest to budownictwo dostępne? To ja zaraz do tego wrócę, bo o samym dostępnym budownictwie mieszkaniowym mogę rozmawiać długo, ale chciałabym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś przed chwilą, gdzie mówiłeś, że dużo mieszkań jest kupowanych w celach inwestycyjnych, na najem, krótko i długoterminowe i że to w sumie dobrze, bo się buduje ten rynek najmu. No i właśnie to nie jest dobrze, to znaczy możemy się mylić, różnić, jeżeli chodzi o zdanie, ale moim zdaniem, jeżeli właśnie no, wiemy, że tej mieszkań liczbowo nie brakuje, więc jeżeli my pozwalamy je wyciągać jeżeli my je pozwalamy kupować w celach inwestycyjnych jako lokatę kapitału, jako materiał spekulacyjny, to mieszkanie przestaje być tym mieszkaniem, którym było kiedyś, staje się towarem, zostaje sfinansjalizowane. Więc wyciągamy je trochę z tego rynku. I ono oczywiście nie znika, ale na przykład może stać puste przez 5 lat i nikomu to nie przeszkadza. Może mieć jakieś super zaporowe ceny i być super eleganckie, bo nikomu to nie przeszkadza, bo właściwie ważniejsza jest tam fluktuacja różnicy kursu pomiędzy tym i tamtym i
nie jest to zupełnie istotne, czy ktoś w nim mieszka, czy nie. I potem jest sytuacja taka, że my tych mieszkań mamy bardzo dużo. Mamy pobudowane super osiedla deweloperskie, a dalej jakby nie ma tych mieszkań, które są nam potrzebne. I te mieszkania deweloperskie i te mieszkania wykupywane inwestycyjnie na wynajem, one nie załatają tej luki brakującej, bo one właśnie będą wynajmowane głównie na ten najem krótkoterminowy, bo on jest po prostu fizycznie bez regulacji. On jest najbardziej opłacalny. No a jak już to będą wynajmowane na jakieś tam w ramach tych apartamentów ekskluzywnych, bo na tym też jest jakaś największa marża, nie ma kłopotu, nie? No wiadomo. Nie, no tu się nie zgodzę do końca, bo jednak przede wszystkim najem krótkoterminowy będzie nam zawsze, znaczy zawsze. Nie wiadomo się, czy zawsze, no bo to już jest sytuacja taka, że po tym, co się dzisiaj dzieje, to już bardzo się zastanawia po raz trzeci, czy to jest dobry pomysł, ale to już jakby zostało, poczekamy z ocenami jeszcze parę miesięcy. Ale przede wszystkim, no chociażby największa spółka, która dzisiaj zarządza mieszkania na wynajem, czyli Grupa Mzuri, no to głównie zachęca swoich klientów właściwie do tego, żeby inwestowali w tanie mieszkania, które są mieszkaniami raczej w gorszych lokalizacjach, czy w gorszych. Nie są mieszkaniami w lokalizacjach premium i to nie są mieszkania premium, tylko są mieszkania, które właśnie można sprawnie wynająć. No i właściwie cała spółka dba o to, żeby te mieszkania były ciągle wynajęte, bo to jest zysk dla właścicieli, no ale z drugiej strony tak samo te mieszkania są wtedy tym samym. Więc jakby tutaj, znaczy na pewno się zgodzę z tym, że te mieszkania są wtedy towarem, są w jakiś sposób, bardzo często to też na to zwracam uwagę, że często one gdzieś mogą znikać z rynku na długie lata, bo właściwie mało kto się tym przejmuje, bo one w dalszym ciągu zyskują na wartości, a przynajmniej w ostatnich latach zyskiwały ciągle na wartości. No więc z punktu widzenia właściciela, jak się ono się nie wynajmuje, to tak nie ma problemu, więc to się zgodzi. Więc jakby ja dostrzegam taką sytuację, w której ten system, że mamy jakiegoś instytucjonalnego najemcę, nawet zupełnie prywatnego, a udziały mieszkań są prywatne i porozrzucane po różnych ludziach, i że te mieszkania są wynajmowane na najem długoterminowy, no to byłby system, który da się zrobić w ten sposób, żeby on był dobry, że działają tym systemem. Tak, jasne. Jest potrzebna wtedy odpowiednia regulacja prawna, która mówi właśnie, w jaki sposób są chronieni lokatorzy, ale też w jaki sposób jest chronieni właściciele są, nie? Czyli tutaj, żeby była jakaś równowaga, żeby była naprawdę absolutne bezpieczeństwo dla wywiązujących się z warunków lokatorów, jakiś bufor, który ich uchroni przed tym, że jeżeli przez pierwszy miesiąc są niewypłacalni, to od razu wylatują na bruk, nie? Czyli że musi być, jak nie płacisz kredytu przez miesiąc, to też cię od razu nie wyrzucą z mieszkania. Czyli musi być jakiś bufor. No jeżeli jest to, musi być jakaś kontrola, ja jestem zwolenniczką kontroli czynszów, czyli żeby te czynsze nie mogły na przykład wzrastać co miesiąc o 20 zł i w sumie wzrastają w całej dzielnicy, bo fajnie mieć wyższe czynsze. No więc jeżeli są takie regulacje, no to super, spoko, taki system może działać. No tylko on tak właściwie wtedy raz w Polsce nie działa. No wiemy, że on jest możliwy, ale jeszcze go nie widzieliśmy. Nawet ten fundusz mieszkań na wynajem, który tak miał działać, teoretycznie rzecz biorąc, no to trudno go oceniać tak jednoznacznie pozytywnie, nie? No rozumiem. Czyli też tak gdzieś mi się to łączy z tym, co ja wypisałem z twojej książki, właśnie połączenie mieszkania z samym kapitalizmem, gdzie się pojawia hasło, że jest prywatyzacja zysków i uspołecznienie strat, gdzie mamy gdzieś te zyski, które lądują tylko w jednej grupie, ale wszystko, co poza tym jest społeczne. Jak w twoim zdaniu powinniśmy to do końca zrozumieć? Jakby, co chciałaś tutaj przekazać? Ja mam takie przekonanie bardzo głębokie, no i ono nie jest, nie wymyśliłam go sobie, ono jest poparte jakimiś naprawdę, wydaje mi się, że głębokimi studiami i jakąś rozwagą. No i nie jest to tylko moje zdanie, że miasto jest wartością i miasto jest w jakiś sposób tą wartością wspólną, czymś, co sprawia, że jesteśmy społeczeństwem. No i teraz miasto musi się nauczyć tą wartość w jakiś sposób chronić i dyskontować. To znaczy, jeżeli miasto ma fantastyczne, niezlokalizowane działki i pozwoli je sobie zabudować w dowolny sposób, zupełnie niezgodny z jakimś interesem publicznym, prywatnemu inwestorowi, a potem mu jeszcze
dorobi drogę i infrastrukturę, to to jest klasyczny przykład prywatyzacji zysków i uspołecznienia strat. Bo miasto ma inwestycje, wydaje pieniądze i zostaje z czymś, co robi, co sprawia mu kłopot. No, wydaje mi się, że to jest jakiś takim dobrym przykładem, żeby poszukać tego trójmiejskiego. Mam nadzieję, że nie oszukam, ale w Gdańsku na wyspie Spichrzów, która jest tą wielką imprezownią teraz, się zrobiła taką, prawda? Ona została cała zabudowana. Gdzie potencjalnie no, to jest dobre miejsce, żeby tam powstało kawałek miasta. No ale efekt był taki umiarkowanie dobry. Więc ja tym prywatyzacją zysków i uspołecznieniem strat nazywam każdy taki interes, w który miasto wchodzi, z którego deweloper wychodzi bardzo zadowolony, a miasto de facto no, zostaje z niczym. I oczywiście, że dostało pieniądze za grunt, za działkę, ale te pieniądze są jednorazowym przypływem i one się liczą w tegorocznym budżecie, ale za 10 lat one nie będą już miały żadnego znaczenia. To się odbywa na bardzo wielu różnych poziomach, a przede wszystkim głównym problemem jest to, że miasta nie mają narzędzi, to znaczy te narzędzi się da znaleźć, ale trzeba trochę poszukać, nie mają odwagi albo nie mają woli, nie wiem konkretnie czego, żeby wymagać od deweloperów czegoś w jakiejś prowizji społecznej na stronę miasta. Czyli na przykład, mój ulubiony przykład, przykład, który sprawia, że możemy, że w krajach Europy Zachodniej, i ja sprawdzałam ostatnio studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla europejskich stolic, i jest to właściwie we wszystkich zachodnich europejskich stolicach, że każdy deweloper, który buduje jakieś mieszkania więcej niż tam, różnie to jest określane, więcej niż 5000 metrów kwadratowych, no różne są te granice, czyli który buduje jakieś mieszkania, no nie jedno, tylko jakiś zespół, musi część tych mieszkań przeznaczyć na system dostępnego budownictwa mieszkaniowego. I te przeznaczenia są też bardzo różne. On czasami oddaje mieszkania miastu, czasami musi po prostu mieć te mieszkania i się nimi zajmować, ale wynajmować je osobom z listy oczekujących miejskich. Czasami musi zależy wszystko od systemu mieszkaniowego w danym mieście. Każdy z tych miast jakiś system mieszkaniowy ma. No w związku z tym... Jak wejdę w to słowo, powiedziałaś, musi oddać te mieszkania na system dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Więc jakbyś teraz na wszystkim spróbowała zrobić trochę taką krótkie podsumowanie, to czym jest to dostępne budownictwo mieszkaniowe? Bo ja mam wrażenie, że w Polsce my tego terminu chyba nie znamy, nie umiemy, nie potrafimy do końca. Więc czym jest to dostępne budownictwo mieszkaniowe? Bardzo proszę. Dostępne budownictwo mieszkaniowe to są mieszkania i domy, które są przeznaczone dla osób, które nie potrafią zdobyć mieszkania na wolnym rynku. Kropka. Nie potrafią, czyli nie potrafią wziąć kredytu, czy nie mogą? Tutaj, i tutaj jest, mogą nie potrafić, bo są chore psychicznie i nie potrafią się tym zająć. Mogą nie potrafić, bo nie mogą wziąć kredytu, bo nie mają zdolności kredytowej, bo mają pracę na czarno. Nie wiem, na czarno to może nie powinni mieć, ale mają pracę jakąś na śmieciówkach. Mogą nie potrafić, bo są za młodzi, jeszcze nie mają zdolności kredytowej, a może ich po prostu być nie stać. Czyli jeśli kończę studia, jeszcze nie mam historii kredytowej, bo nie pomyślałem o tym, żeby w wieku 18 lat wziąć kartę kredytową, którą będę sobie płacił, i w wieku 25 lat po skończeniu studiów chciałbym kupić sobie mieszkanie i wziąć kredyt, ale tego kredytu mi nikt nie da, bo mówi, nie masz zdolności, bo pracujesz tak, no jasne. I za krótko jeszcze pracujesz, bo masz pół roku, to ja powinien się kwalifikować do całego tego systemu dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Tak. I z tym, że ja nie uważam, bo jeżeli chodzi... Ja uważam, że ten system to jest takie jakieś trochę słowo wytrych, taki wielki worek. I w ramach tego systemu jest też budownictwo miejskie i budownictwo wspomagane i bardzo dużo różnych tych form. Ale to jest jakby wszystkie formy tej mieszkaniowej pomocy i właśnie tych mieszkań takich... Ale okej, zostańmy na tym. Wtedy, w takim wypadku też powinieneś się do nich jakoś w jakiś sposób kwalifikować. No dobrze, czyli mamy tak, mamy dostępne budownictwo mieszkaniowe, które powinno zapewnić to mieszkanie w grupie, która nie jest w stanie tego mieszkania na wolnym rynku w jakiś sposób zdobyć. Czyli ja bym nawet
bała się tego wyrazu zapewnić, bo tutaj chciałabym, wiesz, cały czas w tym rozmawiamy. Zamieszkanie albo daje jakąś alternatywę, rozumiem. Chodzi o to, że nie ma to, że ktoś nam tak, zapewnia, tak, bo tak, jest jakąś alternatywą. Tak. No to jeśli jest alternatywą, to jakie mieszkania albo jakie formuły w ogóle wchodzą w zakres całego dostępnego budownictwa mieszkaniowego? Tutaj domyślam się, że to nie jest jakiś jeden typ, ale jest tego jakiś większy spektrum. Tak, no i teraz nie chciałabym nikogo zanudzić tym, no bo to jest rzeczywiście bardzo szerokie spektrum i to są mieszkania i miejskie, i spółdzielcze, i tych miejskich mieszkań też może być bardzo dużo i to właśnie każdy kraj ma inny system, bo są te mieszkania. W Anglii jest ten cały też worek, który się nazywa Affordable Housing i oni go tak używają. Ja zresztą trochę posługując się tym określeniem gdzieś tam czerpię z tego. To możemy to usystematyzować, bo mówisz, że mamy miejskie, mamy inne systemy, mamy spółdzielcze. To po kolei, które miejskie? Co w to wchodzi i czy my to mamy, czy my tego nie mamy? A może trochę mamy, ale nie wykorzystujemy? Bo teraz tak, mamy mieszkania komunalne, mamy mieszkania socjalne. Co tu jeszcze będzie nam chodziło o tej grupy w tym przypadku? No, my mamy w Polsce my mamy bardzo mało tych różnych systemów, no bo ile mamy mieszkań, ile mamy produktów, nie, to jest dobre określenie akurat, produktów mieszkaniowych, które są zagospodarowane przez miasto. No miasto generalnie głównie skupia się na tym, żeby wyprzedać to, co ma i żeby tam gdzieś mieć coś, bo ustawa gdzieś każe, ale może czasami lepiej zapłacić karę i tak dalej. Więc tych miejskich... my w tej chwili mamy bardzo niewiele tych miejskich rozwiązań. Ten system niemiecki, w którym mieszkania, no oni po pierwsze, teraz przecież bardzo było głośno, jak Berlin musiał wykupywać mieszkania, bo się okazało, że Berlińczycy nie mają gdzie mieszkać, bo wszystkie mieszkania zostały sfinansjalizowane, więc Berlin nie musiał po tych już sfinansjalizowanych cenach wykupić. No ale w wyniku tego Senat Berliński uchwalił prawo, w którym znowu każda inwestycja powstająca w Berlinie musi oddawać część mieszkań na te mieszkania niskokosztowe, no nie wiem jak to powiedzieć, które nie są poddawane tym mechanizmom wolnego rynku. Czyli takie, które można tam... Tutaj jest bardzo różna cezura. Unia Europejska, czy tam te organy Unii Europejskiej, UN Habitat właściwie mówią, że to jest 40% dochodu rozporządzalnego. Są też takie definicje, które mówią o 30% dochodu rozporządzalnego. Wszystkich kosztach, które przeznaczamy na mieszkanie miesięcznie. U nas często jest więcej. Tak, no właśnie. No więc to jest ten moment, w którym jakbyś był tym młodym... Znaczy dalej jesteś młodym, ale jakbyś tym zaraz po studiach był i chciał gdzieś mieszkać, to byłaby szansa, że znalazłbyś takie rozwiązanie, które będzie zabierało 40% twoich dochodów i w zamian będziesz tam mógł bezpiecznie mieszkać. O, to może być małe mieszkanie, może być źle doświetlone, może być ciasne i w ogóle kanciate, ale będzie bezpieczne, nie będzie miało grzyba, nikt cię tam nie napadnie, ani nie wyrzuci cię w ciągu tygodnia. Nie? No to są takie... Takie podstawy. Dobrze, bo mam już 3 głosy, więc wydaje mi się, że będę się starał co jakiś czas tutaj włączać dyskusję, bo nawet bardzo, powiedziałbym, że bardzo dobrze się wpisują właśnie to, o czym mówimy. Czyli przede wszystkim Kaja Długosz pisze, że najem krótkoterminowy jest problemem w miejscach atrakcyjnych turystycznie, takich jak Trójmiasto, gdzie trudno jest wynająć mieszkanie na dłuższy okres, a ceny są stale ponoszone. I to rzeczywiście jest prawda, że widzimy to bardzo dobrze pod szczególnie centrum dużych miast, że to regularnie rośnie, że szczególnie najem krótkoterminowy bardzo zaczął wypierać mieszkańców. Potem Maria Detlaw, odnosząc się do tematu Wyspy Spiszów, czy da się w ogóle zbudować u nas nowy kawałek miasta, który mógłby być sprawnie włączony w tkankę miasta, czy gdziekolwiek to się udało? I to może tutaj ja się zapytam ciebie, czy to gdzieś u nas się udało, gdzie naprawdę włączono coś sprawnie w tkankę miasta? To znaczy takich inwestycji pojedynczych, które są całkiem dobrze wpisane w tkankę miasta, jeżeli one są małymi obiektami, i wrastają w to miasto, no bo jest to dobra architektura, to jest bardzo dużo, tak. Ale jeżeli to właśnie takie podobne wokół miasta. Tak, no to ja tu tradycyjnie przywołam Nowe Żerniki,
które mimo bardzo wielu wad, o których wszyscy wiemy, to znaczy to jest bardzo zła lokalizacja, ostatecznie ten miks mieszkaniowy, czyli balans pomiędzy mieszkaniami całkiem wolnorynkowymi, a tymi w jakiś sposób właśnie dostępnymi albo wynajmowanymi jest zupełnie zachwiany, bo jedynymi formami tych mieszkań niewolnorynkowych to są trzy istniejące kooperatywy i cztery budujące się chyba oraz TBS 1, ale taki TBS specjalny, bo dla osób starszych. No więc zupełnie nie te. Powinno być dużo więcej mieszkań na wynajem oraz powinno być tak, że właśnie tam na przykład w każdej klatce dwa mieszkania są mieszkaniami komunalnymi, ale nie w znaczeniu komunalne, że są przeznaczane dla naprawdę najuboższych i wynajmowane im za 2 złote, tylko na przykład wynajmowane po preferencyjnych kosztach młodym wrocławianom albo wielodzietnym rodzinom, w takich kosztach, które jakoś kompensują wybudowanie tego mieszkania, ale nie da się na nich zarobić. I to byłoby wtedy super. Ale przestrzennie to oprócz tego, że nowe Żerniki są zlokalizowane zbyt daleko centrum, zbyt peryferyjnie i powinny być bardziej jednak bliżej centrum, no to powiedzmy, że mają tramwaj dojeżdżający i to je trochę ratuje, ale przestrzennie jest to naprawdę fajny kawałek miasta, bo powstała tam i przestrzeń publiczna i właśnie już od razu jakieś instytucje publiczne, czyli i ten TBS, i jakiś dom kultury, i jakiś bazarek, i proporcje pomiędzy zabudową tą publiczną i prywatną są zachowane, to znaczy i półpubliczną właściwie są zachowane, więc to ma taki kształt, może nie centrum, taką formę, może nie centrum miasta, ale właśnie takiego dobrego miejskiego osiedla z jakąś czytelną strukturą urbanistyczną, ze zróżnicowaną architekturą. Tak, to jest całkiem dobry przykład. Konsultuję trochę ten temat, bo jest jeszcze trzeci głos, gdzie pada pytanie, czyli jak walczyć z gentryfikacją, bo ponieważ powoli życie w dużych miastach staje się coraz droższe dla swoich mieszkańców, szczególnie jeśli są turystyczne, jak na przykład Trójmiasto, więc tutaj mamy dużo głosów z Trójmiasta, ale to jest, choć właściwie to naturalne, ale to co jest, moje pytanie do ciebie jest takie przede wszystkim właśnie, to jak walczyć z tą gentryfikacją, ponieważ wszystkim, czy my mamy dzisiaj narzędzia i czy my mamy realny problem gentryfikacji dzisiaj, czy jeszcze go nie mamy, bo ja też mam gdzieś przed oczami chociażby Prenzlauer Berg z Berlina, który jest dzielnicą, która praktycznie możemy przyrównać czy do Nadorza w Wrocławiu, czy do Pragi w Warszawie, gdzie naprawdę było masa problemów społecznych i on się stał bardzo, bardzo elegancką, bardzo drogą dzielnicą. Z kolei mamy obecnie tak samo... Berlińczycy nie są z tego zbytnio zadowoleni tak naprawdę. No i tam jest taki klasyczny problem gentryfikacji. Mamy obecnie coś się na Kreuzbergu w Berlinie. Mamy również sytuacje takie, które się dzieją chociażby dzisiaj właśnie w centrum Gdańska, czy centrum Warszawy, Krakowa, czy każdego większego miasta. Czyli A, czy my już mamy duży problem z gentryfikacją? B, czy mamy narzędzia, żeby walczyć z tą gentryfikacją? C, czy my mamy narzędzia, żeby właśnie tworzyć te dobre kawałki miasta? Bo ja sam będąc wrocławianinem, bardzo często mam wrażenie, że tam naprawdę były bardzo, bardzo duże chęci i to, co zrobiło miasto, co zrobił Zbyszek Maćków pilotując to, ale również Zbigniew Pokrzyński i 40, czy tam było chyba nawet 80 architektów, którzy naprawdę się zaangażowali wszyscy w gigantycznym stopniu i tam trzeba przyznać, że każde biuro dołożyło coś od siebie. To mam wrażenie, że tam były chęci z każdej strony, ale bardzo często brakowało narzędzi, żeby to realnie przeprowadzić. Czyli my możemy, ale nam się nie chce, czy my nie mamy tych narzędzi, musimy najpierw wprowadzić jakieś mechanizmy, które nam w ogóle pomogą to tworzyć. Nie wiem, na co odpowiadać najpierw. Zacznę od gentryfikacji. Mamy na pewno problemy z gentryfikacją w Polsce, w turystycznych miastach, bez dwóch zdań. Nie mamy narzędzi jeden do jednego, to znaczy jak przywołałeś przykład Kreuzberga, no to jak sobie Kreuzberg radzi? No, zauważył, że jest problem i błyskawicznie zaczął reagować i tu jest kwestia właśnie i kontroli czynszów, zakazu luksusowych renowacji, czyli nie można zainwestować w mieszkanie więcej niż ileś tam, bo potem, żeby nie mieć pretekstu, żeby podnieść cenę. To jest takie dokładne sprawdzanie, bo tam sprawdzają, jaki jest rozkład mieszkań jaki jest rozkład tych mieszkań na najem krótkoterminowy na cały kwartał. Może być ich tylko tam jakaś liczba tych mieszkań na kwartał wynajmowanych i to jest sprawdzane. To,
to jest sprawdzane nie tylko przez portale społecznościowe, ale chodzą, są tacy specjalni urzędnicy, którzy chodzą w weekendy i sprawdzają, czy tam są mieszkańcy prawdziwi, czy jest ktoś inny mieszka. Są wywiad, no, czyli mają narzędzia. Potem jest kwestia w ogóle tego, czyli znowu tej prowizji społecznej. Czyli jak deweloper w takim bardzo interesującym miejscu coś buduje, to musi coś społeczności oddać w zamian. Czyli albo jakąś przestrzeń publiczną, albo te mieszkania i tak dalej, a zapewne i jedno i drugie. Bo wiadomo, że wartość miasta jest wartością i trzeba ją jakoś w jakiś sposób rekompensować. No a co my mamy w Polsce? My mamy w Polsce jedynie ustawę o rewitalizacji. I w ramach tej ustawy o rewitalizacji my jesteśmy w stanie wchodzić w jakieś partnerstwa takie publiczno-prywatne, które teoretycznie rzecz biorąc pozwoliłyby nam w zamian za oddanie coś inwestorowi prywatnemu oczekiwać od niego właśnie jakiś czas. Chciałbym przykład Dolnego Miasta, jeśli nie mylę, w Gdańsku, gdzie był taki cały projekt, który przeprowadzał. No to jest jedno narzędzie. Nie mamy takiego, ja wiem, że te dyskusje już nawet na poziomie miast się toczą. Jak wymagać od inwestorów prywatnych czegoś w zamian za możliwość budowania? Bo nikt nie mówi o takich rzeczach, które by tych inwestorów zniszczyły, które by im zrujnowały biznesy. Chodzi o to, żeby nie powstawały takie zamknięte enklawy. Koniec, kropka. No więc tu też jest trochę pomocą ustawa krajobrazowa, która zabrania na przykład, dzięki której można wprowadzić ustawę krajobrazową, która będzie zabraniała grodzenia mieszkań. To już jest jakieś narzędzie. Ale oprócz tego, to tych narzędzi po prostu nie mamy. Dlatego miastom jest trudno to robić. Część miast w ogóle nie widzi potrzeby jeszcze, bo dalej żyje w tym przekonaniu, że własność to jest świętość i taka po prostu czołobitność. O Boże, przyjechał deweloper i będzie inwestycja. Alleluja, dziękuję, chwalmy Pana. A własność jest święta i jak ktoś sądzi inaczej, to znaczy, że nigdy nie kochał swojej matki. No ale są już świadomi samorządy, które wiedzą, że własność to jest nie tylko przywilej, ale też obowiązki i że fajnie byłoby to tak inaczej prowadzić, ale... Z tej strony, gdzie ja z kolei regularnie pracuję właśnie z jednej strony z samorządami, z drugiej strony też z deweloperami. Bardzo często widzę, że tutaj wiele osób zwraca uwagę na to, że gdzieś brakuje czasami może nawet nie tyle komunikacji, co jasnych reguł tego, jak pewne rzeczy można rozegrać, bo z jednej strony deweloperzy mówią, że często bardzo chcieliby coś zrobić, ale te reguły są na tyle niejasne i te procedury są na tyle długie, że jeśli oni mają rok, dwa roku na zaprojektowanie jakiejś inwestycji, a muszą się z kimś dogadywać przez kolejny rok, no to wolą zrobić szybciej, bo niestety ich termin goni. Czego może nadgonić miasto, bo miasto nie ma urzędników w wystarczającej liczbie, albo nie może przyciągnąć pewnych specjalistów, bo nagle się okazuje, że nie ma budżetu. Albo że musi pewne rzeczy super robić, no i się zaczyna problem. A z trzeciej strony każdy urzędnik boi się zrobić coś, co nie będzie super zgodne z w ogóle wszystkim, bo zaraz go osądzą o niegospodarność albo o coś, łapówkarstwo, albo o broń Boże co. I ja to rozumiem, także zgadzam się z tobą. No ale na przykład w systemie angielskim każda jedna inwestycja w tych strefach takich istotnych musi być poprzedzona negocjacjami i rozmową. I są nawet takie manuale dla urzędników, o czym należy pamiętać, o czym trzeba porozmawiać i czego trzeba dopilnować. Wiesz, to jest dla mnie było bardzo ciekawe zestawienie. Jak ostatnio rozmawiałem z jedną firmą ze Szwecji, która z kolei tworzy całe oprogramowanie do analizy miasta, tego w jaki sposób tworzyć budynki, które będą dobrze doświetlone, dobrze chroniły przed dźwiękiem. No, fantastyczne rzeczy robią. I rozmawialiśmy o tym, jak wygląda proces inwestycyjny, no to oni się niesamowicie zdziwili, jak im powiedziałem, że no u nas tak naprawdę, jeśli ktoś się dobrze tego przyłoży, no to można całą dokumentację skompletować w rok, półtora, dwa, można to wszystko zrobić i już tak naprawdę też pozwolenie na budowę. Oni mówili, że w Szwecji to jest średnio, oni liczą 8-10 lat. Kiedy to trzeba mielić. No więc rzeczywiście jakby porównując sobie te okresy, a wiem, że u nas często jest nawet jeszcze szybciej,
no to, to rzeczywiście czasami rzeczywiście nie ma kiedy, więc może po prostu za szybko to budujemy. To jest inna sprawa. No, może tak, a z drugiej strony też ile rzeczy z tych, z tego roku to są jakieś takie właśnie papierkowe, dziwne rzeczy, które nie do końca rozumiemy, a można było, no tak, te systemy są trudne i nikt nie twierdzi, że w któryś kraju, przynajmniej ja nie twierdzę, że w którymś kraju udało się zbudować taki idealny system bez zarzutu, który, z którego są wszyscy zadowoleni, działa dobrze i w ogóle. No możemy patrzeć tylko na efekty i zastanawiać się, czy bardziej nam się podobają mieszkania i nowe miasta i w ogóle budowane miasta w Szwecji, Anglii i Niemczech, czy może jednak na w Czechach, w Polsce i na Węgrzech, nie? Ja tutaj do... Ja widzę zapytanie, jeszcze właściwie komentarz pana Piteksa, przynajmniej tak się pan albo pani przedstawia, przepraszam, ale to ja jeszcze do niego zaraz wrócę, więc widzę go i pamiętam o nim, ale chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, którą pisałeś w swojej książce, ja tutaj zacytuję. Zły stan sektora mieszkaniowego powoduje problemy społeczne i gospodarcze. Problemy mieszkaniowe potęgują tendencje emigracyjne, opóźniają decyzje o posiadaniu potomstwa, powodują wykluczenie społeczne, a w efekcie hamują gospodarkę i wymuszają zwiększenie nakładów na opiekę socjalną. Idąc dalej, staram się wskazać mieszkalnictwo jako narzędzie, które może być pomocą przy odnowie miast i drogą ku większemu zrównoważeniu, szansą, a niekoniecznym obciążeniem dla budżetów miast. Bardzo mi się spodobał ten fragment, bo on pokazuje, że my dzisiaj mamy bardzo jednostronne nastawienie ku mieszkalnictwu, które ma zapewnić nam dach nad głową, mamy je w jakiś sposób zdobyć i nie mówi się o mieszkalnictwie jako czymś, czymś, co tworzy te miasta, co sprawia, że potem mamy niższe koszty X, Y, Z, tylko tak naprawdę gdzieś to jest sprowadzane do bardzo szybkiego rachunku. Czy jesteś w stanie pokazać jakieś przykłady albo tak naprawdę z całej swojej pracy dać nam jakieś wnioski odnośnie tego, w jaki sposób moglibyśmy to w ogóle włączać całą dyskusję o tego, jaką jeszcze rolę powinno być mieszkalnictwo? Bo ja mam wrażenie, że bardzo często poprzez to, że nie potrafimy skwantyfikować tego, że jeśli będzie mieszkanie albo granicało się lepiej zaprojektowane, to się ludzie będą znali, to będzie mniej przestępczości, to będzie mieli mniej problemów psychicznych, a dzięki temu miasto zyska to i to. Na to gdybyśmy potrafili to przeliczyć albo chociażby w jakikolwiek sposób pokazać, no to moglibyśmy powiedzieć, dobrze, nam to się opłaca bądź się nie opłaca, tak sprowadzając to do absolutnego minimum. Czy są jakieś systemy, które w jakiś sposób to liczą i mają tutaj dobre wzorce? To jeżeli chodzi o liczenie, to no, nie mam chyba na ten temat żadnej wiedzy. Wiem, że już są systemy, które liczą w zależności od dostępu do przestrzeni publicznej, do zieleni i do takich rzeczy. To takiego prostego liczenia nie. Ja zawsze na te koszty i na zyski i, na te, i w ogóle na sprawę mieszkalnictwa staram się patrzeć głównie od strony miasta. Ja bym chciała w ogóle, żeby miasto, nadać miasto jakąś większą podmiotowość. Żeby miasto było traktowane jako ktoś, organ, który ma siłę sprawczą. To mi się wydaje kluczowe, żeby samo się tak postrzegało. Bo kto ma być gwarantem? Tylko miasto może być gwarantem interesów dokładnie wszystkich, a nie partykularnych, poszczególnych osób. Więc z tego punktu widzenia o tych kosztach myślałabym też z punktu widzenia miasta i zyskach, więc one będą trochę inaczej liczone niż takie proste zyski ekonomiczne związane z ceną metra kwadratowego mieszkania, nie? No bo to właśnie będziemy wliczać na wydatki na ochronę zdrowia, na opiekę społeczną i tak dalej, i tak dalej. No takim prostym przykładem jest, ile kosztuje obsługa osoby bezdomnej, ile kosztuje obsługa, właściwie to się chyba tak mówi, roczna obsługa osoby bezdomnej. Hanna Gill-Piątek kiedyś o tym mówiła jeszcze, jak nie była posłanką, tylko zajmowała się tym bezpośrednio. I to była kwota, nie chciałabym teraz skłamać, ale wydaje mi się, że to było co najmniej 20 tysięcy z kawałkiem złotych miesięcznie. Takie właśnie, żeby czasami go gdzieś trzeba odszukać, zawieźć, odmrozić, trzeba zapewnić te wszystkie systemy i tak dalej. Kiedy jesteśmy sobie wyobrazić w stanie, że za 40 tysięcy złotych, czyli za taką dwuletnią to, jesteśmy w stanie wybudować niskostandardową domek, nie wiem, mieszkanie, nie?
małego metrażu. I po 2 latach nam znika problem. A tu wydajemy te 20 tysięcy przez na przykład 10 lat pod rząd. Więc to jest prosta obsługa. To znaczy prosta kalkulacja, wydaje mi się. Ale właśnie powiem, bo tak mamy ciągle całą narrację związaną z tym, że właśnie powinniśmy liczyć, właśnie liczyć, sprawdzać. I z tego prostego liczenia bardzo często dużo osób wysnuwa też wniosek, mamy te problemy, ponieważ mieszkań w Polsce jest nadal za mało. Po czym ja znajduję w twojej książce hasło, właściwie cytat, który mówi, że według prognoz demograficznych GUS Polska do 2050 roku straci 4,5 miliona mieszkańców, czyli nieco ponad 12%. W związku z czym nieuzasadniona jest kontynuacja ilościowej polityki mieszkaniowej, tylko zwrócenie się też ku lepszej jakościowo polityce, tej, która właśnie będzie ponosiła cały standard. I na razie to też bardzo fajnie nawiązuje do komentarza ostatniego, gdzie pan tudzież pani pisze, wracając do kwestii zakupu mieszkań na własność, czy po aktualnej epidemii możemy spodziewać się wzrostu popytu na zakup mieszkań, czyli jeszcze więcej osób będzie chciała kupić mieszkania i jak taka fala wpłynęłaby na ukształtowanie miasta. Więc ciągle mówimy o tym kupować jeszcze. Czyli czy rzeczywiście my tych mieszkań naprawdę potrzebujemy? Czy w związku z tym, co się dzisiaj dzieje, będziemy ich jeszcze więcej potrzebowali, będziemy ich jeszcze więcej kupowali? Czy tak naprawdę jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób przejść z tego systemu ilość na system jakość i dostępność? Bo ja nie twierdzę, że powinniśmy teraz wszystkie dźwigi wstrzymać, budowy zamknąć, powiedzieć, mamy dużo mieszkań, teraz się nimi podzielcie. To nie, to już ustawa o dokwaterowaniu z 48 bodajże, to już przeżyliśmy ją i nie chcielibyśmy do tego wracać. W związku z tym nie tędy droga. Natomiast trzeba sobie uświadomić w głowie, jakoś tak myślowo, że to nie jest tak, że trzeba tych mieszkań wybudować znowu 3 miliony, bo to nas nie uratuje. To dalej będą te 3 miliony niedostępnych mieszkań. Ten rynek mieszkaniowy nie działa tak, że jeżeli on już się wyłamał po sfinansjalizowaniu, czyli przejściu na tą taką wysoką właśnie kwestię spekulacji i tak dalej, on się wyłamał z tego zwykłego ekonomicznego schematu, który mówił, że rosła podaż, popyt i że to się wszystko wyrównywało, więc jeżeli byłoby za dużo mieszkań, to nikt by ich nie budował. To nie jest prawda, co zresztą widzimy. Więc taka jest kwestia. Wydaje mi się, że żeby przejść z tego systemu właśnie własnościowego i tak dalej, to gdzieś, i to niestety musi się stać na szczycie władzy, to znaczy w tej poziomie tej władzy centralnej, muszą dojść takie dwie myśli. Jedna taka, że problemem mieszkaniowym właśnie nie jest ta ilość, tylko dostępność, oczywiście jakość także, no ale ta dostępność. W związku z tym mieszkanie potrzebuje pomocy, i że trzeba dać narzędzia miastom, żeby one mogły sobie walczyć o te mieszkania w jakiś sposób. A druga myśl jest potrzebna taka, że własność nie jest pozbawiona obowiązków. To znaczy, że własność nie powinna, nie mówię o własności ubrania, ale własność w mieście, miejska, nieruchomości, własność nieruchomości musi być związana z jakimiś obowiązkami, ograniczeniami. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie coś wynegocjować, jeżeli będziemy mieli takie przekonanie. Jeżeli powiemy, że jakby wolność domku w swoim domku to jest moje i nie ruszaj, to się nie dogadamy. Całego sposobu myślenia o tym, jak myślimy w ogóle o systemie mieszkaniowym. Tak. No i potem już można szukać różnych narzędzi, można się uczyć, wiemy skąd czerpać wzorce. Ja tych wzorców różnych dużo opisuję, ale są też nowe, one się cały czas zmieniają, różne kraje cały czas gdzieś poszukują. Ale te dwie rzeczy są potrzebne. A jakie są moje przewidywania co do przyszłości, to nie wiem, to jest trudna sprawa, ja trochę nie mam. Ja trochę mam nadzieję, że mieszkania z rynku tego najmu krótkoterminowego naturalnie przejdą jakoś w ten rynek najmu. Właściwie miałam taką nadzieję, no bo już od poniedziałku jest ten zakaz, hotele są otwarte, czyli jak rozumiem również najem krótkoterminowy będzie otwarty.
No i można było, myślę, że za niedługo się dowiemy, czy to w jakiś sposób zmieniło liczbę mieszkań, bo kto był w stanie przeczekać 1,5 miesiąca bez żadnego przychodu, to na pewno robił i liczył na to, że to się zmieni, a kto bardzo musiał mieć jakiś przychód, to starał się zamienić na najem długoterminowy, ale obawiam się, że tego nie było bardzo dużo, bo ludzie się też nie chcieli przeprowadzać, to w ogóle wszystkie ruchy zostały w jakiś sposób teraz po prostu zatrzymane. Pełnić też, bo akurat też na bieżąco to śledzę, tylko zaznaczę, że proszę Państwa, prosimy zadawać pytania do Agaty, ja sobie wszystkie zbieram i właśnie te... Bo zadania... zostały ostatnie 6 minut. Tak, więc bardzo chciałbym je jeszcze zadać, więc ja tu uzupełnię trochę, prosimy wszystkich, którzy mają jeszcze jakieś pytania, uwagi, opisanie, bo na bieżąco je zbieramy i bardzo, bardzo liczę na Państwa głosy. A w kontekście samych mieszkań w Warszawie, jak liczono jeszcze 2 tygodnie temu, więc już jakiś czas temu, z mieszkań krótkoterminowych na rynek długo- bądź średnioterminowy wpłynęło około, chyba, żeby nie skłamał, 500 do 700 mieszkań w samym centrum, co nie jest wielką liczbą. Dużo właścicieli rzeczywiście przełożyło te mieszkania na tak zwany najem średnioterminowy, czyli od 3 do 6 miesięcy, licząc na to, że to wróci. Więc części, którzy musieli rzeczywiście przestawić się na najem średnioterminowy, powiedzmy adresowany do osób, które potrzebują mieszkania na parę miesięcy, i te mieszkania bardzo też wpłynęły na ten rynek najmu, bo to były bardzo dobrej jakości mieszkania, ale za niskie ceny. A w kontekście jeszcze popytu na zakup mieszkań, to co na razie można powiedzieć, patrząc się na to, jak wygląda sytuacja, to no, popyt nam na razie mocno zmalał. I to jest jedna z tych rzeczy, że popyt zmalał, ludzie się zastanawiają w ogóle, czy kupować mieszkania, czy ceny mieszkań nie będą spadały w dół, a z drugiej strony deweloperzy ograniczają teraz swoje inwestycje i przestają budować tak na potęgę, ponieważ widzą, że zbliża się spowolnienie gospodarcze i z tego, co obserwujemy, to raczej nie ma co się spodziewać też, że te mieszkania jakoś bardzo stanieją i nagle będziemy mieli mieszkania za bezcen. Bo też nasi rodzimi deweloperzy nauczyli się tego, co się działo 10 czy 12 lat temu praktycznie już i jednak sam dosyć szybko dostosowują popyt do podaży, więc czy podaż bardziej do popytu, więc tutaj tu widać, że no jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, aczkolwiek nie spodziewałbym się, że raczej będzie teraz jakieś gigantyczne ruchy na rynku. Ja bym też była w tym względzie oszczędna i nie spodziewałabym się jakichś specjalnych spadków. Na pewno spowolnienia tak, bo spowolnienie będzie wszystkiego, dopóki wszyscy nie rozeznamy gruntu, nikt nie policzy, z czym został. Ludzie, przecież bardzo dużo ludzi potraciło pracy, no więc jeżeli oni planowali zakup, to na pewno już go nie planują. A ci, którym się sytuacja nie zmieni, to pewnie jak planowali 3 tygodnie, tam 3 miesiące temu, to po ustabilizowaniu sytuacji wrócą do tych planów. Natomiast ceny mieszkań u nas też nie są tak super bardzo jednoznacznie związane tylko i wyłącznie właśnie ten balans popytu i podaży, tylko to są takie trochę z globalnym rynkiem nieruchomości są połączone. To oczywiście nie jest 1:1 i to... więc też jest dlatego trudniej mi się wydaje w jakiś sposób przewidywać. To może też kończąc nasze spotkanie, ja ciągle czekam na Państwa pytanie, ale ja zadam swoje ostatnie pytanie, jeśli chodzi o same budownictwo dostępne. Jakie Twoim zdaniem powinny być, nie wiem, 1, 2, no maksymalnie 3 takie kroki czy rzeczy, które powinniśmy wprowadzić, żeby tak naprawdę zacząć może nie tworzyć, ale kontynuować tworzenie samego budownictwa dostępnego, żeby tworzyć ten sektor, który jest właśnie bardziej dostępny, którego mogą skorzystać ludzie, którzy nie mogą wziąć kredytu, bądź tego, żeby nie chcą wziąć. Co robić? Jakie rzeczy powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, żeby można było z tym pójść do naszych rządzących i powiedzieć, słuchajcie, to są najbardziej podstawowe rzeczy, które musimy dzisiaj zrobić i to się sprawdziło, albo potrzebujemy tego, bo bez tego nie ruszymy dalej. No na pewno powinniśmy dać miastom jakąś autonomię albo narzędzia. To znaczy Berlin ma taką dużą autonomię, że sobie Senat Berlina może różne prawa uchwalać, które nie przeszłyby w innych częściach na przykład, nie? Bo Berlin jest specjalnym miastem, tak samo jak Warszawa jest specjalnym miastem, no wiadomo. Więc po pierwsze chcielibyśmy dać miastom te narzędzia lub tą autonomię, żeby te narzędzia powstawały. Po drugie musielibyśmy... mieć włodarzy miejskich, którzy mają przekonanie, że mają prawo i moc sprawczą
walczyć o mieszkania, którzy mają przekonanie, że mieszkanie to jest problem miejski i że mieszkanie to nie jest tylko właśnie ten niechciany, zamiatany pod dywan problem mieszkania komunałki. Że no bo mieszkaniami, jakąś dostępnością mieszkań nie mogą się zająć deweloperzy z dobrego serca. To znaczy, to oni nawet jakby ja staram się często podkreślać, że ja nie mam jakby pretensji ogólnie i nie jest tak, że nienawidzę deweloperów i jak jakiegoś widzę, to wystawiam kły. No bo oni robią swoją robotę. Ich robotą jest zarabianie pieniędzy na budowie mieszkań i to robią. A teraz miasto musi się nauczyć, żeby tak kanalizować tą budową, żeby nie wychodziło na tym stratne. No i wydaje mi się, że to jest jakieś jakieś główne hasło, główna narzędzia miastom, ale z drugiej strony zbudować tą świadomość, odwagę, poczucie tego, że mieszkanie i polityka ta mieszkaniowa miejska powinna być czymś, co jest aktywnie kształtowane, co nie jest jakoś biernie płynącym tematem, ale chociażby inicjować takie akcje, jak powstały w Wrocławiu, czy jak Dolne Miasto w Gdańsku, jeszcze idąc dalej, żeby tworzyć takie projekty i właściwie całe systemy, które będą w stanie czerpać korzyści z tego, że powstają te inwestycje, że ktoś inwestuje w te mieszkania i są ludzie, którzy te mieszkania kupują. Tak. I więcej odwagi plus narzędzie. Bo samych rozwiązań i narzędzi może być naprawdę nieskończenie wiele. Dobrze. Więc z tą myślą ja nas zostawię. Ja sobie sam ją muszę zanotować, bo jest to świetne podsumowanie tego, co by się przydało zrobić na samym starcie, bo rzeczywiście bardzo często widać, że są te dwa problemy. Z jednej strony brak trochę odwagi, sama powiedziałaś, trochę takie asekuranctwo, ale z drugiej strony też często brak narzędzi. Jak to się składa w jedno miejsce, to się okazuje, że właściwie trzeba naprawdę osób pozytywnie szalonych, które się zabierają za to, żeby zrobić coś więcej, więc tutaj naprawdę chylę czoła przed samorządowcami, którzy chcą i którzy próbują takie rzeczy wdrażać, bo uważam, że to jest naprawdę nie lada wyzwanie w Polsce. Więc trzymajmy za nich kciuki i wspierajmy w tych projektach. No a sami próbujmy tak samo często, tak naprawdę zaznaczyć, to mieszkalnictwo jest ważnym tematem, ponieważ patrząc się często po różnych debatach, czy to sejmowych, czy całych programach, to mieszkalnictwo rzadko kiedy ląduje na tapecie jako temat, który jest ważny do podniesienia, a dzisiaj on z reguły się spada sobie daleko i są inne tematy dużo ważniejsze, więc tutaj też warto byłoby na to zwracać uwagę. Dobrze, tym sposobem zamknę to spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Dziękuję Tobie, Agato, za dostępność, za Twoje uwagi. Ja jeszcze raz pokażę, bardzo, 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 bardzo polecam tą książkę. Chciałem powiedzieć, że można byłoby podejść do Agaty, wziąć autograf, aczkolwiek w momencie będzie to trudne, ale jest to fantastyczna pozycja, która naprawdę świetnie porządkuje cały temat mieszkalnictwa w Polsce. Więc jeszcze raz dziękuję Tobie, Agato, dziękujemy całym Muzeum Migracji za umożliwienie tego spotkania i dziękuję Państwu za Wasz czas i za bycie z nami tutaj, więc dzięki wielkie. No i co, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Cześć.